Ziemniak. Najbardziej popularne warzywo nie tylko w Polsce i w Europie, ale coraz bardziej także na całym świecie. Używane na co dzień, gotowane, pieczone i smażone. Bogate w skrobię, beta-karoten i witaminę C. Wbrew panującej opinii, niskokaloryczne. Nie wszyscy wiedzą, że to, co codziennie trafia na nasze stoły, powstaje w powiecie sępoleńskim. Hodowla ziemniaka zamartej jest znana w kraju i poza jego granicami z prowadzenia prac hodowlanych związanych z uzyskiwaniem nowych odmian ziemniaka i produkcją sadzonek dla rolników. Prace hodowlane są tutaj prowadzone od 1946 roku. W tym czasie zamarte uzyskało ponad 100 nowych, oryginalnych odmian ziemniaka, spełniających oczekiwania konsumentów, rolników i przemysłu przetwórstwa spożywczego. O wysokiej jakości uzyskiwanych odmian świadczyć mogą liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane na targach, wystawach i konkursach specjalistycznych, których wszystkich nie sposób tutaj wymienić. Odmiany ziemniaka hodowane w zamarte muszą spełniać szereg wymogów, a żeby ostateczny produkt osiągnął sukces, musi być odporny na choroby, musi mieć wysoką wydajność plonów, czy też po prostu musi być smaczny. Nie da się tego osiągnąć bez specjalistów najwyższej klasy i to nie tylko w dziedzinie biologii czy chemii. Nie da się tego osiągnąć bez inwestycji w specjalistyczny sprzęt sięgających milionów złotych. Sukcesu w hodowli ziemniaka zamartej nie byłoby jednak, gdyby nie ta z pozoru zwyczajnie wyglądająca kartka papieru. To ona stanowi najważniejsze know-how firmy i jest jej najcenniejszą i pilnie strzeżoną tajemnicą handlową. Wyhodowanie odmiany ziemniaka spełniającej najwyższe wymagania to proces żmudny, skomplikowany i długotrwały. Może trwać nawet rok, a później przez kolejnych kilka lub nawet kilkanaście lat jest udoskonalany. W ostatnim okresie hodowla ziemniaka zamartej jest dumna chociażby z takich odmian jak Denar i Lord. Każdy z nas, jak poszuka, to znajdzie. Często te właśnie odmiany trafiają bowiem do obrotu handlowego takich sieci jak chociażby Lidl czy Biedronka.